Silnik dwusuwowy jest to silnik spalinowy, w którym suw pracy następuje co drugi suw, czyli przemieszczenie od górnego do dolnego skrajnego położenia tłoka, a więc za każdym pełnym obrotem wału korbowego. Silniki dwusuwowe osiągają dzięki temu wyższą moc jednostkową niż czterosuwowe. W czterosuwie jeden cykl pracy przypada na dwa obroty wału. Suw ssania i sprężania znany z cyklu czterosuwowego zastąpiony jest tak zwanym cyklem płukania, przeprowadzonym przez zewnętrzną względem cylindra pompę ładującą. Jako pompę ładującą w najprostszych silnikach benzynowych wykorzystywana jest skrzynia korbowa. Omówmy teraz obieg pracy silnika dwusuwowego. Zacznijmy od suwu pracy. Przed dojściem do górnego martwego położenia tłoka cylinder wypełniony jest mieszaniną paliwa, oleju i powietrza, która jest mocno sprężona. Następuje wówczas przeskok iskry i zapłon paliwa, który gwałtownie rozprężając się powoduje ruch tłoka w dół do dolnego skrajnego położenia. W końcowej fazie tego suwu ma miejsce początek cyklu płukania. Suw sprężania. W początkowej fazie suwu sprężania następuje płukanie przestrzeni roboczej silnika. W pierwszej kolejności tłok odsłania kanał wydechowy. Wtedy to spaliny powstałe w poprzednim cyklu pracy są wytłaczane napływającym świeżym ładunkiem. Proces ten powtarza się tysiące razy na minutę. Rozrząd w takich silnikach najczęściej jest przeprowadzony poprzez odsłanianie i zasłanianie przez tłok odpowiednich kanałów w cylindrze, co upraszcza konstrukcję i zmniejsza masę silnika. Przepływ ładunku przez skrzynię korbową umożliwia smarowanie silnika wtryskiem oleju do układu dolotowego lub dodanie go do paliwa, co pozwala na rezygnację z układu smarowania i dalsze uproszczenie konstrukcji. Taki uproszczony silnik, często stosowany dawniej w motocyklach i małych samochodach, jest jednak niedoskonały i mało efektywny. Podstawową wadą silników dwusuwowych jest duże zużycie paliwa, a co za tym idzie niższa sprawność, wysoka emisja spalin oraz głośna praca. Głównym tego powodem jest utrudniona wymiana ładunków silników. Oznacza to, że oczyszczanie cylindra ze spalin podczas płukania nie zawsze jest zupełne. Silniki dwusuwowe benzynowe mają również zalety. Pierwszą z nich jest ich waga. Są dużo lżejsze od czterosuwowych. A ponieważ ich pełny cykl zamyka się po jednym pełnym obrocie wału, czyli połowie mniej niż czterosuwowym, można teoretycznie powiedzieć, że generuje on dwa razy więcej mocy. Następną zaletą silnika dwusuwowego jest to, że może on pracować w każdym położeniu. Wystarczy tylko, że będzie do niego dopływało paliwo, a nie ma znaczenia, czy będzie on odwrócony poziomo, pionowo, czy do góry nogami. Silniki dwusuwowe stosowane są dużo rzadziej niż czterosuwowe. Obecnie najistotniejsze są kwestie ekologiczne, kwestie zanieczyszczenia środowiska i nadmierna emisja dwutlenku węgla. Stosowano je głównie tam, gdzie ważne było, aby silnik był jak najmniejszy i najprostszy. Z początku m.in. do napędu lekkich motocykli i motorowerów, później także do kosiarek i pił spalinowych. W ostatnich czasach nawet w tych zastosowaniach wypierają je silniki czterosuwowe. I to już wszystko na temat silnika dwusuwowego. Dzięki za uwagę.